Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam zaproponować pyszne rolady z łopatki wieprzowej. Myślę, że przepis Wam się spodoba i wypróbujecie je. Są one bardzo soczyste, bardzo dobre i godne polecenia. Zapraszam do obejrzenia filmiku, do komentowania, lajkowania. A oto przepis. Na początku zajmijmy się mięsem. Ja mam tutaj około 1300 łopatki. Pokrójmy ją na takie kawałki 1-2 cm. Zapomniałam dodać, że należy wcześniej łopatkę umyć, osuszyć ręcznikiem papierowym. A teraz pokrójmy ją w plastry. Mięso już mam pokrojone. To teraz weźmy folię. A teraz będziemy rozbijać mięso tłuczkiem, tak aby na całej powierzchni mięso było tej samej grubości. Mięso już rozbite, posypiemy je solą i pieprzem. I tak przygotowane mięso wkładamy do lodówki. Następnie przygotujemy nadzienie. Do nadzienia będziemy potrzebować, ja tutaj mam podsmażane na masełku delikatnie pieczarki, 2 łyżki musztardy, 2 ząbki czosnku, odrobinę pietruszki zielonej, szynka taka surowa, cebula i ogórki konserwowe. Ogórki pokroimy w takie paseczki. Następnie pokroimy cebulę. W takie piórka pokroimy tą cebulę. Przygotujmy sobie też nitkę. Mam taką tutaj specjalną nitkę do zwijania rolad. Mogą to być również wykałaczki, a ja używam starego sposobu i używam nitki. Do blendera wkładam pieczarki. Jeśli ktoś nie posiada blendera, może pieczarki pokroić w drobną kostkę i do tego dodać pozostałe produkty, też pokrojone w kostkę. Następnie dodajemy zieloną pietruszkę, 2 ząbki czosnku i musztardę. I blendujemy. Tak zblendowaną pastę przenieśmy sobie do jakiejś miseczki. A teraz pora na nasze mięsko. Wyciągnijmy je z lodówki.
Bierzemy kawałek mięsa. Na to nakładamy naszą pastę. Na pastę nakładamy szynkę. I teraz cebulkę. I ogórka. I zwijamy naszą roladę. I tak przygotowaną roladę związujemy sznurkiem. Pamiętajmy, że taki sznurek musimy potem przed podaniem oczywiście ściągnąć. Rolady są już przygotowane, zrobione. Następnie będziemy je smażyć na patelni na oliwie. Do brytwanny nalałam oliwę, a teraz będziemy przekładać rolady. Pamiętajmy, że brytwanna z oliwą musi być gorąca. I teraz będziemy obsmażać mięso z każdej strony na złoty kolor. Tak jak widzicie, obsmażam mięso z każdej strony, aby było rumiane. I teraz dodajemy pokrojoną cebulę. Jeśli ktoś ma jakieś warzywa, to może dodać również z marchewkę. Zobaczcie, jakie to mięsko ma piękny kolor. A jak pięknie pachnie, to tego nie umiem przekazać. I teraz musimy poczekać, aż cebula nam się zarumieni. Cebula nam się już zeszkliła i w tym momencie mamy dwa takie warianty. Włożymy tą naszą brytwannę do piekarnika i będziemy ją piec w temperaturze 170-180 stopni około 1,5 do 2 godzin.
Albo drugi wariant, ten, który ja wybieram, zostawiam tak przygotowane już mięso i co jakiś czas będę dolewała do niego ten bulion. I pozwolę mu się tak dusić pod przykryciem do miękkości. Myślę, że przepis Wam się spodoba. Naprawdę warto go wypróbować, bo rolady są pyszne, inne, bardzo soczyste i smaczne. Na dzisiaj to już koniec. Żegnam Was, komentujcie. Do zobaczenia.